Jeszcze 5 lat temu pokopalniany ciężar Redoutów, dzisiaj chluba miasta. Redoutowskie Centrum Kultury Feniks obchodziło swoje 5. urodziny. Przez lata rozwinęło skrzydła i dzisiaj zaspokaja apetyty na kulturę. W menu koncerty, spektakle, seanse filmowe i szereg zajęć stałych, od tańca przez rysunek po śpiew. Jeszcze 6 lat temu znajdujący się w tym miejscu pokopalniany budynek miał zostać zrównany z ziemią. Postanowiono jednak zaryzykować i na starych fundamentach zbudować obiekt, którym dzisiaj Redoutowy mogą się pochwalić. Na pewno jest ogromną dumą dla naszego całego miasta. To właśnie w murach Redoutowskiego Centrum Kultury Feniks znajduje się jedyne w powiecie wodzisławskim kino 3D. Tutaj też tętni kulturalne życie miasta. Kultura nas napędza i to, co się tu stało, co w te mury weszło, tyle aktywności różnych społecznych, no to naprawdę serce rośnie. Nad kulturalnym życiem ośrodka czuwa 21 pracowników z dyrektor Janiną Chlebik-Turek na czele. To dzięki temu zespołowi liczba osób odwiedzających Feniksa ciągle rośnie. Z 12 tysięcy planowanych osób rocznie na 47 tysięcy. Kino na przykład z 200 filmów w roku, z ponad 200 w roku pierwszym do 770 w roku 2014. Myślę, że w tym roku nie będzie gorzej, a wręcz lepiej. Oprócz wydarzeń cyklicznych, takich jak konkursy gawędziarzy, konkursy recytatorskie, Sylwester czy Mikołaj, w Werceku odbywa się szereg warsztatów plastycznych, teatralnych, tanecznych i wokalnych. Widać, że to jest żyje, że to jest autentyczne. Ja osobiście uważam, że kultura jest także elementem rozwoju gospodarczego i takim istotnym, bo ona też uczy kreatywności, ona uczy innowacyjności, które są potem przydatne także w innych branżach i w życiu prywatnym też. Razem z Redoutowskim Centrum Kultury świętował zespół Raz, Dwa, Trzy. Myśmy z tysiąca dróg wybrać ten jedną